Siemano, tu Szakal z tej strony i zaraz Wam coś pokażę, ale na razie jeszcze nie. Tylko powiem, że witam w unboxingach, szybkich rozpakach, quick unboxingach. Tym razem bierzemy się za rozpakowanie SSD-ka od Corsera Force GS seria, która jest tańsza i szybsza od Force GT. 7 mm, bardzo fajny dysk, bardzo szybki. Przede wszystkim cena była bardzo dobra. No, chodź tu. Użyjemy naszego majcherka i się bierzemy. A, podejdziemy, zobaczymy. Kodzik jeszcze, proszę bardzo. Ostrości przybywaj. Jest kodzik. Jest pudełeczko, jest zabawa. O, coś tu jeszcze jest. Jeszcze coś. Ale tu napchali. Ledwo się zmieściło. Corsera to już widziałem. Dokładnie to samo jest wrzucone do... Blisko, daleko, blisko, daleko. Daleko. Do chłodzenia. Tu mamy leże. Na dysk. Tu mamy zapakowany dyszczek. Tu mamy montaż. Tu mamy drugi montaż. Same montaże. Jeden montaż jest chyba dysku do leża, a drugi leża do komputera. Bardzo ładnie, estetycznie zamontowane. Tada. Otwieramy, dostajemy się, jakoś się dostaniemy. O, to się tak otwiera fajnie. Brzyd, proszę, jest wanienka. Jaki leciutki, no to powiem Wam, że tamten był cięższy. I taka fajna jest ta obudowa, taka w dotyku, oczywiście nie będziemy jej na co dzień dotykać, bo będzie w kąpie, ale jest taka szorstka. Bardzo ładnie się dysk prezentuje, na czerwono, proszę. Uit, uit. Ciach, z drugiej strony, o, upadł mi. I tak by mu się nic nie stało. Gwarancja podwójnie zaklejona, raz, dwa, nieźle. Montaż, tak jak mówiłem, fajnie zawinięty. Coś mi to przypomina. Ale nie powiem co. Chłopaki pomysłowi są. Dyszczek zapakowany bardzo ładnie, estetycznie. Tak. Leże. Leże się nie przyda tym razem, bo z tego co pamiętam, to w tej obudowie są sanki do montażu dysku. Zresztą w tamtej obudowie u małego były na stałe, nie trzeba było montować, po prostu plasticzki były włożone i było na stałe. Nie z tej strony, przepraszam. No wchodź, papierku, instrukcja. Warranty! Gwarancyjne ostrzeżenie. No wbijaj się. No. To by było na tyle, jeśli chodzi o unboxing i spakowanie z powrotem. Dysku od Corsera Force GS 128 GB, bo nie powiedziałem o pojemności. SATA 3 oczywiście. Force Series. Dzięki za uwagę i do zobaczenia z tym razem.